idea festiwalu Żubrowka jest bardzo prosta. Tak się składa, że Białystok to miejsce zawieszone między wschodem i zachodem, ale też miejsce bardzo energetyczne, pełne pozytywnej energii, i w ramach naszego festiwalu Żubrowka poszukujemy właśnie takich twórców, których cechuje humor, ale też pozytywna i twórcza energia, oraz poszukujemy twórców, którzy są otwarci właśnie na takie styki kultur, czyli poszukują tego, co naszym zdaniem najciekawsze, czyli spotkania tradycji z nowoczesnością, wschodu z zachodem. Jest to festiwal, który otwarty jest na wszelkie dziedziny sztuki filmowej, ale najbardziej skupiamy się na kinie krótkometrażowym. Podczas tego festiwalu zaprezentujemy ponad 150 filmów krótkometrażowych. Będą to filmy konkursowe oraz filmy w blokach dodatkowych, w których zobaczymy bardzo ciekawe animacje z festiwalu w Dreźnie oraz zestaw najciekawszych filmów z węgierskiego festiwalu MediaWave. Rozwinięciem całego programu będą koncerty, które będą odbywały się w klubie Fama. Bardzo ciekawy i międzynarodowy zestaw. Zaczynamy czeską elektroniką z Ostrawy z zespołem Forma. Piątkowy koncert to unikalny koncert zespołu Masala, czyli energetyczna fuzja wschodu i zachodu, energetyczna fuzja folku i elektroniki. Później zapraszamy na ciekawy występ w ramach DJ Baltic Space z Łotwy. Wystąpią DJ-e Arkan i Pumpo, a na zakończenie w niedzielę zaprezentujemy włoski zespół Eveline oraz tutajszy zespół Rima.